Cześć, witamy na kanale dla ciekawskich shopping. Pozdrawiamy wszystkich stałych fanów, ale także wszystkich tych, którzy są dziś z nami po raz pierwszy. U nas znajdziecie porady zakupowe i modę inspirowaną stylem gwiazd. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie o kliknięciu suba i o łapce w górę. Włączcie też powiadomienia, tak żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. Cieszymy się, że lubicie oglądać nasze filmiki o stylizacjach sławnych osób. Przygotowując je chętnie, sugerujemy się waszymi komentarzami, ponieważ wtedy wiemy, jakie gwiazdy chcecie jeszcze zobaczyć w kolejnych odcinkach. Dlatego dziś specjalnie dla was naszą bohaterką jest Dua Lipa. Autorka takich hitów jak Be The One czy New Rules, pod koniec marca wydała nową płytę Future Nostalgia. Kilka dni temu pojawił się też teledysk do jej najnowszego singla Break My Heart, który na YouTubie ma już prawie 30 milionów wyświetleń. Dla wszystkich fanów piosenkarki przygotowaliśmy więc dzisiejsze zestawienie. Przybliżymy wam modę gwiazdę, także zaproponujemy, w jakich sklepach znajdziecie ubrania inspirowane jej stylem. Linki do wszystkich rzeczy znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Najpierw pod lupę weźmiemy jej stylizację w popularnych teledyskach. W klipie Psychical gwiazda występuje w dopasowanych kolorystycznie zestawach, czyli top na ramionczkach i spodnie. Barwy są tu przeróżne, od seledynowej po czerwień, zieleń czy turkus. A wy takie podkoszulki znajdziecie w ofercie sklepu Sinsay. Spójrzcie tylko na bogatą paletę kolorów do wyboru oraz cenę, a ta to niespełna 8 zł. Dla fanów odcienia seledynowego mamy natomiast propozycję ze sklepu House, gdzie top kupicie na wyprzedaży za około 10 zł. W poszukiwaniu różnokolorowych spodni odsyłamy także na stronę Sinsay. Do wyboru macie rzucające się w oczy neonowe odcienia, a spodnie są uszyte z elastycznego materiału z dodatkiem bawełny. W teledysku do piosenki Break My Heart naszą uwagę przykuła stylizacja, w której piosenkarka jest ubrana w zapinany fioletowy sweterek i białą spódniczkę mini. A nasza propozycja, jeśli chodzi o spódnicę w tym kroju, to ta ze sklepu Reserve. Ma ona dopasowany fason oraz jest wykonana z imitacji skóry. Idealnym dopełnieniem w tym looku są dodatki w kolorze złota. Mówimy tu o biżuterii oraz o łańcuszkowym pasku. W ofercie sklepu Answer właśnie taki znajdziecie. Wygląda niezwykle efektownie i będzie pasował nie tylko do dopasowanych spódnic, ale także do obcisłych spodni. Na Instagramie nasza bohaterka zamieściła zdjęcie w stylizacji, która później znalazła się również na okładce jej najnowszego albumu Future Nostalgia. Koszulę w stylu tej z fotki znajdziecie na stronie answer.com. Ma tutaj jaśniejszy kolor i jest wykonana z tkaniny w delikatną kratę. W dolnej części można ją związać dokładnie tak, jak zrobiła to artystka. Przejdźmy teraz do codziennych stylizacji. Piosenkarka lubi dopasowane, krótkie fasony bluzek. Taki styl wyszukaliśmy w sklepie House. Bluzka jest uszyta z prążkowej dzianiny, jest w bardzo uniwersalnym kolorze kości słoniowej i ma też delikatny półgolf. Kolejne zdjęcie udowadnia, że gwiazda lubi eksperymentować z modą i bardzo dobrze jej to wychodzi. Białe body z bufkami zostało zestawione tu z luźnymi jeansami. Dla wszystkich fanek bufiastych rękawów mamy propozycję ze sklepu Reserved. Bluzka jest uszyta z elastycznej dzianiny, ma głęboki dekolt w serek, a rękawy są dodatkowo zwężane u dołu. Jeśli chodzi o wierzchnie okrycia, Dua Lipa wybiera naprawdę różnorodne style. Jednym z nich są płaszcze. Tu na zdjęciach wybrała model uszyty z tkaniny w kratę, który idealnie pasuje do jej ulubionych jeansów. Taki krój znajdziecie na stronie answer.com. Ma prosty krój i jest to model nieocieplany, dlatego świetnie sprawdzi się w okresie przejściowym. W kategorii spodni gwiazda lubi nosić luźne fasony. Sprawdzają się one na co dzień, ale także podczas koncertów. Wtedy najczęściej zakłada je do krótkich i dopasowanych topów. Jeśli chcecie mieć w swojej kolekcji zbliżony model spodni, zapraszamy do sklepu internetowego Chic Me. Kolejny model swobodnych spodni to te wykonane z imitacji skóry. Gwiazda lubi takie nosić również w codziennych lub scenicznych stylizacjach. Jest to bardzo modny wzór i znajduje się m.in. w ofercie sklepu Reserve. Spodnie, które proponujemy, mają proste nogawki i kupicie je za niecałe 100 zł. A teraz czas na dżinsy w jej stylu. Tu też dominują wygodne i luźne fasony. Artystka wybiera zarówno te w kolorze niebieskim, jak i białe. Dlatego i my mamy dla was dwie propozycje, które znajdziecie znów w Reserve. Pierwsza to spodnie dżinsowe typu balloon. Jest to najpopularniejszy trend na wiosnę 2020, a jednocześnie powrót do mody lat 80. Fason ten ma wysoki stan i zwężaną ku dołowi nogawkę, która jednocześnie na wysokości ud jest znacznie szersza. Stąd też wzięła się ich nazwa. Drugie to białe dżinsy o kroju boyfriend. Mają proste i luźne nogawki na całej długości. Te, które proponujemy, dodatkowo posiadają zdobienia w postaci przetarć materiału. Na zdjęciach artystki też bardzo często przewijają się topy w formie opaski bez ramionczek. Zakłada je pod rozpinane bluzy, swetery czy marynarki. Wy ten element garderoby dostaniecie w sklepie Bon Prix, gdzie do kupienia jest zestaw składający się z topów w białym i czarnym kolorze w cenie około 40 zł. I na tym kończymy nasz odcinek. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał. Przypominamy o subskrypcji i o łapce w górę dla nas. Do usłyszenia wkrótce, cześć!